Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Słuchajcie audycji Róże Wiatru, w audycji o stosunkach międzynarodowych. Ze mną Natalia Chojecka ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Witam serdecznie. Cześć, witam. I o Hiszpanii porozmawiamy, głównie o partii Podemos. Podczas ostatnich demonstracji, w tym tygodniu zresztą, które zostały właśnie zorganizowane przez tą lewicową, czy też antyoszczędnościową, taka nazwa też się pojawia, partię Podemos, no, na madryckie ulice wyszły dziesiątki tysięcy ludzi. Główne place w mieście były wypełnione po brzegi, jeśli można tak powiedzieć. Sama partia według sondaży już może liczyć na 25% głosów. Zdobyła zresztą 5 mandatów do Parlamentu Europejskiego, więc te sukcesy coraz większe. Czy Hiszpanie w końcu mają dość sytuacji ekonomicznej w kraju, korupcji, władzy dwóch największych partii, która tak naprawdę no, od śmierci generała Franco 75 roku naprzemiennie rządzą albo konserwatyści, albo socjaliści? Czy to jest taki początek mówienia przez Hiszpanów no pasaran władzy chociażby? No zdecydowanie tak, na pewno tak jest i rzeczywiście ten taki schemat dwupartyjny był ustalony. No i nagle wkradło się coś. Tak, ruch. Ja myślę, że bardziej powinniśmy na tę partię spojrzeć jako taki sygnał. Z jednej strony jest to sygnał od ludzi, że jesteśmy niezadowoleni z tego, co robi władza, jesteśmy niezadowoleni z tej korupcji, jesteśmy niezadowoleni z tego, że nie mamy pracy i że ten kryzys wciąż nas dotyczy. A z drugiej strony jest to taki sygnał dla tych właśnie władz, że to jest najwyższa pora, to jest ostatni moment, kiedy jeszcze oni mogą te swoje przestarzałe programy dostosować do nowej sytuacji. Bo jeżeli tego nie zrobią, to właśnie takie ruchy, takie partie jak Podemos, czego przykładem jest w tym momencie Grecja, dojdą do władzy i konsekwencje tego mogą być bardzo nieprzewidywalne tak naprawdę. Podemos, co po hiszpańsku znaczy możemy, w jednym z tłumaczeń, jest partią czy ugrupowaniem młodym. Powstała tak naprawdę w marcu 2014 roku. Roku jeszcze nie ma, a wywodzi się z kolei z ruchu oburzonych, czyli właśnie z tych ogarniających tak naprawdę cały świat protestów młodych ludzi, szczególnie przeciwko sytuacji ekonomicznej. Chociaż sama Podemos trochę odcina się od tego ruchu oburzonych, znaczy nie chce, żeby mówiono o niej, że powstała z tego ruchu. Możemy mówić o jakimś programie wyborczym, a jeśli tak, to jakim? Bo na razie do mediów przebijają się głównie hasła no, chwytliwe, ale trochę populistyczne, czyli koniec z kryzysem, koniec z oszczędnościami, pieniądze dla wszystkich, zmniejszenie wieku emerytalnego. No, ładnie brzmi, ale czy jakieś konkrety mamy, które głosi Podemos? Po pierwsze tak, no samo Podemos, możemy, to jest takie trochę nawiązanie do tego hasła Baracka Obamy, Yes We Can. Rzeczywiście partia młoda rzeczywiście wyrosła z ruchu Indignados, z ruchu oburzonych. Czy jest program? Nie wiem, czy teraz jest czas na programy, jednak do ludzi bardziej docierają w pewnym sensie slogany tak naprawdę. Ludzie nie rozumieją tych programów, które proponuje im PP czy PSOE, czyli dwie główne partie. Ludzie wolą w tym momencie podążać za takimi sloganami. Oczywiście, no jeżeli mówimy o głównych jakichś punktach, na których skupia się Podemos, to jest to przede wszystkim precz z kastą, precz z kastą, precz z kastą. Czym jest kasta? Kasta to są właśnie ci wszyscy politycy z ugrupowań tradycyjnych, którzy są co do zasady skorumpowani. To jest rzecz pierwsza. Druga sprawa, no to jest kryzys i to bezrobocie, tak? Że z jednej strony makroekonomicznie gdzieś tam się Hiszpania rozwija, ale jednak ludzie cierpią, wciąż jest ogromne bezrobocie, największe w Europie i to jest problem. Czyli oni chcą być tak naprawdę partią dla każdego człowieka, dla każdego przeciętnego obywatela i to jest tak jakby ich główny punkt i na tym starają się zbudować całą resztę. Czy oferują jednak społeczeństwu jakiś złoty środek na wyjście z kryzysu? No bo na tych hasłach, okej, one są chwytliwe, to prawda, tylko jeśli Podemos myśli o zwycięstwie w wyborach, chociażby jak Syriza, no to tu pojawia się problem, bo na takich hasłach trochę ciężko budować politykę państwa całego. Szczególnie tak dużego jak Hiszpania z taką gospodarką, mimo że w kryzysie to jednak jedną z największych w Europie. Zwracają oni uwagę na ogromny dług publiczny i domagają się jego restrukturyzacji, wręcz audytu tego długu publicznego. Czy będzie to możliwe i w jakim stopniu, to zależy oczywiście, tak? Bo to są kwestie bardziej już stricte ekonomiczne. Postulują oni o walkę właśnie tutaj z bezrobociem poprzez takie instrumenty jak obniżenie wieku emerytalnego, poprzez również pozwolenie na przechodzenie na te emerytury wcześniejsze, poprzez skrócenie czasu pracy na przykład do 35 godzin.
są to bardzo odważne tak naprawdę postulaty, bo nie wiadomo, czy do końca są one możliwe do zrealizowania w państwie tak ogromnym i jednak tak mocnej i silnej gospodarce, jaką jest Hiszpania. Powiedzieliśmy, że coraz większe rzesze ludzi przychodzą na spotkania Podemos, na marsze, no 25%, czyli tak naprawdę, jeśli wierzyć sondażom, to co czwarty mieszkaniec Hiszpanii chciałby głosować na Podemos. Czy to są tylko ludzie młodzi, których powiedziałaś, bezrobocie ogromne, według ostatnich spojrzałem przed audycją na wykresy, bezrobocia wśród młodych to jest 51%, czyli tak naprawdę co drugi młody człowiek jest bezrobotny, no sytuacja tragiczna. Właśnie, czy to tylko ludzie młodzi, czy to też są ludzie, powiedzmy, no, starsi, dorośli, czy jeszcze ludzie już w wieku emerytalnym, których ten kryzys dotknął, ale trochę mniej niż młodych i którzy w większości no, też byli często wyborcami chociażby konserwatystów czy socjalistów? Powiedziałabym, że potencjalnym tak naprawdę elektoratem są wszyscy rozczarowani. Wszyscy rozczarowani obecnym systemem i tak naprawdę rozczarowani tym, że władza wciąż jest skorumpowana. Powstało takie nowe określenie, prekariat. Są to ludzie, tak naprawdę ofiary kapitalizmu. Są to ludzie, którzy żyją w takiej niepewności. Niepewności tego, czy jutro będą mieli gdzie iść do pracy, czy ta praca jest stała, czy będą mieli gdzie mieszkać, czy nie dopadnie ich widmo eksmisji choćby. Więc tak naprawdę w tym momencie są to już wszyscy. Nawet osoby starsze właśnie mówią, że są już zmęczeni tą elitą, która tak naprawdę cały czas coś proponuje, a tak naprawdę żadnej z tych obietnic nie wypełnia. I oni mówią w tym momencie, że oni wolą utopię od tych obietnic, które nigdy nie są spełniane tak naprawdę. Do rozmowy o Podemos, o jej liderze, również, czyli Pablo Iglesiasie, powrócimy za chwilę, a teraz Interpol i No Eye in the Threesome. Wracam na audycji Róże Wiatrów, audycji o stosunkach międzynarodowych, 13.20. Moim gościem Natalia Chojecka ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Zatrzymajmy się na chwilę przy założycielu partii, liderze Podemosu, czyli Pablo Iglesiasie. To jest wykładowca akademicki, politolog, prezenter telewizyjny, także taką przygodę ma. No, jest szkopuł, jeden w jego szkopuł, nie szkopuł w jego biografii, bo wrogowie zarzucają mu, że w młodości należał do partii komunistycznej Hiszpanii. No i właśnie chcą go pokazać jako tego złego komunistę, rewolucjonistę, który próbuje wywrócić Hiszpanię do góry nogami. No, straszą nim katolicki elektorat, tak, że ten zły komunista aż takim jest rewolucjonistą, faktycznie aż takie ma poglądy skrajne, czy to jest przesada jego wrogów politycznych? To znaczy, po pierwsze, sam Pablo Iglesias, jego powierzchowność, można określić ewentualnie jako sympatyczną, bo po pierwsze kiepsko ubrany w dyskontach, z tą taką swoją kitką rodem z lat 80. Teoretycznie nie powinien być wielkim liderem, tak? Ale jednak cechuje go ogromna charyzma i to, że potrafi jakoś przemówić do tych ludzi. I to nie są zarzuty, że on był w partii komunistycznych, bo tak i owszem, on działał w młodzieżówce komunistycznej, ale to, co on postuluje i w co wierzy, jest to, że w tym momencie nie ma czegoś takiego jak podział na lewicę, prawicę czy centrum. To nie jest ważne. Ważne jest to, to jest właśnie taki jego nowy dyskurs, to jest trochę zmiana pojęciowa i to też widać w Europie, że już nie walczymy tak naprawdę między tymi, którzy patrzą na lewo, na prawo czy na centrum, tylko walczymy pomiędzy tymi, którzy są elitą, a tymi, którzy są tak naprawdę tym proletariatem, lub też między gdzieś wiarą w tą wspólnotę europejską, a na przykład odczuciami nacjonalistycznymi, choć dajmy na to. Choć wpisuje w tę walkę klas posiadacze, czyli władza i biedni oczywiście obywatele. I jak najbardziej te główne partie, szczególnie w takim kraju skorumpowanym, jakim jest Hiszpania, chwytają się w tym momencie wszystkiego. Tak naprawdę, żeby wskazać na powiązania coraz to ciekawsze Iglesiasa, choćby z organizacją terrorystyczną ETA, czy też na światło dzienne starają się jak najbardziej wyciągnąć powiązania z Wenezuelą, z Hugo Chavezem. Czy to jest tak naprawdę ważne dla wyborców w tym momencie? Myślę, że nie. Oni szukają w tym momencie jakiejkolwiek alternatywy i tak naprawdę myślę, że nawet wskazywanie na takie punkty, jak gdzieś odniesienie do komunizmu, nie przeszkodzi tym obywatelom głosować na takich liderów. Zostając jeszcze trochę przy Pablo Iglesiasie,
albo inaczej. Wybory w Hiszpanii no, prawdopodobnie będą pod koniec tego roku i jeśli nic wielkiego się na scenie politycznej nie zmieni, no to Podemos ma duże szanse, jeśli nie je wygrać, to chociażby no, zająć bardzo dobrą pozycję w parlamencie. Jeśli taki trend się utrzyma jak teraz, czyli coraz więcej ludzi chce na tą partię głosować. I właśnie Iglesias zapowiada referendum w sprawie istnienia monarchii. Dodajmy tylko, że monarchia no, już od tamtego roku jest szarpana różnymi kryzysami. Jej wizerunek upadł strasznie, bo Juan Carlos, kiedyś kochany, uwielbiany, no, odchodził w, może nie w... No, w lekkim skandalu tak naprawdę. To polowanie na słonie słynne, gdzie ludzie tracą pracę. On jeździ sobie do Afryki polować na słonie. Jeszcze robi przy tym zdjęcia z martwymi słoniami właśnie. Plus afera korupcyjna. On władzy się zrzekł. Z królem został jego syn, król Filipe. Wtedy książę, teraz król. No tylko to nie za bardzo monarchii pomaga. Cały czas jest gorzej postrzegana przez społeczeństwo. A widać, że Iglesiasowi zależy na tym, żeby Hiszpania już monarchii nie miała jako tego symbolu przeżytku. Tak naprawdę. Czy zwycięstwo Podemos albo stworzenie rządu przez Podemos koalicyjnego chociażby może oznaczać kres monarchii w Hiszpanii, która od lat niecałych 600, tak myślę, istnieje, jeśli dobrze liczę. Myślę, że w tym momencie jest jednak to wyraźne rozdzielenie pomiędzy władzą a monarchią. I chociaż Juan Carlos odchodził właśnie w świetle tej korupcji, tych afer, to ludzie nie wiążą tak bardzo i tak ściśle polityki z monarchią. Dla nich jest to pewien symbol, pewna tradycja, bardziej niż wyznacznik ich dobrobytu czy tego, jak będzie funkcjonowała gospodarka. Więc myślę, że o ile teraz Podemos i Iglesias wskazują na takie radykalne, że tak powiem, postulują o takie radykalne przedsięwzięcia, jak choćby referendum, to w przypadku wygranej troszeczkę myślę, że zejdą z tonu i że nie będą atakować monarchii, bo nie będzie takiej potrzeby tak naprawdę. Tym bardziej, że może się zdarzyć, że będą musieli stworzyć jakąś koalicję. Niemniej jednak myślę, że warto zaznaczyć, że niezależnie czy wygrają, czy przegrają, wejdą do tego parlamentu po raz pierwszy i wtedy tak naprawdę będziemy mogli zacząć ich oceniać, bo teraz wiemy, że są teoretycznie przygotowani, że mają poparcie, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy, jak sprawdzą się w tej praktycznej roli. Właśnie, zostając w tej praktycznej roli, jeśli Podemos wygra te wybory, a i chce, i będzie chciało, tak jak Syriza chce renegocjować kwestię hiszpańskiego długu, czyli restrukturyzacja, umorzenie części tego długu, no to musi stworzyć, jakby nie było, stabilny, silny rząd, bo tylko z takiej pozycji można negocjować z Berlinem, czy to Angelą Merkel, czy z Komisją Europejską, czy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Właśnie Podemos ma szansę stworzyć koalicję. Syrizie się udało, chociaż jest to koalicja bardzo egzotyczna, bo skrajnie prawicowa partia plus partia skrajnie lewicowa. Jest na scenie politycznej Hiszpanii partia, z którą Podemos, jeśli nie zyska większości, mogłoby stworzyć rząd? Szczerze mówiąc, na tę chwilę myślę, że powinniśmy odpowiedzieć nie wiemy, tak? W Grecji stało się coś niepokojącego, ponieważ tutaj trzecie miejsce zajęła nagle partia, która jest tak naprawdę neonazistowska. W Hiszpanii nie mamy tego problemu, ta ksenofobia nie rozprzestrzenia się. I myślę, że jeżeli Podemos będzie tworzył jakąś koalicję, to oczywiście z bardziej kierującymi się na lewo, że tak powiem, partiami. Niemniej jednak jest to w tym momencie jeszcze o tyle niewiadome, że wciąż ta rozgrywka jest pomiędzy trzema głównymi partiami i te minimalne procenty nie wiadomo do kogo pójdą, a nie wyobrażam sobie, żeby Podemos, postulując teraz właśnie o to zniszczenie tej kasty, chciałoby stworzyć koalicję z PP albo PSOE, tak? I tu kropkę musimy postawić. O Hiszpanii, o partii Podemos z Natalią Chojecką ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów rozmawiałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.